Siema, witam ponownie w Hirosiżu. Pogrindujemy sobie znowu troszkę. No i co ja bym chciał kupić? Chciałbym kupić Thunder Guardian Plate, czyli ten armor, który ja mam, ale z augmentem. Widziałem, że chłop miał. Tu jest Lightning Fury, a chłop miał Thunder Fury, właśnie taki augment. Że to jest plus 6 do skilli. A czy będzie jakiś lepszy? Thunder Fury też 6 do skilli. Czy ja mogę zobaczyć, co te augmenty dają? Lightning i Thunder Fury. Lightning Fury daje Unleash Piercing Lightning Bolty w linii. A Thunder Fury zwiększa lightning damage. Dobra. Czyli Thunder Fury muszę mieć. Ile on kosztował? Thunder Guardian Plate. Thunder Fury. Tutaj jest. 600k. 40k mi brakuje. W ogóle wystawiłem Charma za dwie Z runki, bo mi fajny poleciał. Do All Skilli, do EXO. I się sprzedał. Także wystawiłem właśnie dwie Z runki. Jedna chodzi po 600k. Tak więc jak się sprzedadzą, to będę miał łącznie 1,2k. O właśnie, Grand Charm, nie? Za dwa Zedy. Ta. Dobra, to trzeba czekać, aż tu się selnie. Zobaczmy, co my mamy za Stanik Zona. O, Fire Nova, Life, Loot Amount, Castrate. O, Angelic itemy o 30%. No to zobaczymy, może coś poleci fajnego. O, jest, ale Satanik niestety. Buciki jakieś. Leży Tier S, więc może, może. Dobra, sprzedała się runka jedna. Także odbieramy hajsik i idziemy kupić tą klatę. Kupię tą klatę, to powinno być troszkę lepiej. Oka. Dobra, gdzie ona była? Stracę plus 1 do Lightning Skilli. Ale mam nadzieję, że ty Thunder Fury mi to. A nie, bo tu jest jeszcze plus 1 do All Skilli, okej. Okay. Czekajcie, tu jest level 7. A tu jeszcze gdzieś widziałem coś takiego. Lightning Search. Tu jest level 3 w ogóle. Dobra, czyli ta klata jest spoko. Thunder Fury. Najlepsza, jaka może być za taki hajs. Thunder Fury level 7. Pyk. Zobaczymy, czy będę bił więcej, czy będzie szybciej szło. Uwaga. Pyk. No dużo szybciej idzie. Bez kitu. Ale mi to damage zwiększyło. Ja pierdolę. Mam wrażenie, że razy dwa mi to damage zwiększyło, nie? Pa. Wszystko one-shotuję teraz. Dobra. Trzeba było zobaczyć, czy na Halo 3 dam radę. Teraz, jak już to kupiłem. Dobra, wbijamy na Halo 3. Co mi się dzieje z grą? I zobaczymy, czy tu dam radę, czy jednak jeszcze nie. No, tak, kurde. Zależy chyba, jakie mopki. Ale spoko. No, myślę, że na Halo Trójce już mogę sobie farmić. Tu mają mopki 450 level. Bić mnie też jakoś super dużo nie biją. Mam sporo, trochę HP-ków, resy na fulla. Dobra, fajnie. Czyli farmimy od teraz już Halo Trójkę. I zbieramy na ringi. O, jest rifcik. Może będzie dungeon, fajnie by było. Bym sobie musiał te glyfy, kurde, poulepszać. Te glify też mi trochę
damage dodadzą, nie? Nie wiem, właśnie musiałbym zobaczyć, czy ten magic damage na pewno mi daje lightning damage. Okej, zaraz to przetestujemy. Dobra, zobaczmy. Ten dżonik, czy nie? No niestety nie, zwykły lifcik, ale zrobimy, bo to zawsze expik. Może coś fajnego też poleci. Ale ten augment na zbroi dał mi mega dużo, nie? Dużo szybciej czyszczę. Dzięki czemu dużo lepiej, dużo szybciej będę levelował. Jak ktoś nie wie, jak szybko zboostować sobie damage, to augment zbroi za giga OP. Ja robiłem damage po 3 miliony, teraz robię ponad 10. To jest mój damage razy 3 dał mi ten augment. Powalona, nie? Jedna statystyka dodatkowa na itemku. Jest nowa mapka, zmieniła się i tym razem mamy Crit Strike, Loot Amount, Ancient Mobki, no i tyle, czyli w sumie bez szału. Słabe bonusiki. Ani żadnego Magic Finda nie ma, ani nic. Kurde, bo będę musiał to w Valhalla zrobić, no bo... Mógłbym, myślę, że nawet powoli, kurde, Hela 4 próbować. Myślę, że jeszcze tutaj sobie pofarmię dzisiaj. I następnym razem idziemy robić Valhalla. Szybko zrobić, no bo pa, tutaj te mobki to już na hita same umierają. O, coś poleciało, ale shit. O, jakiś stanik. Hermes Butsy. Pytanie, co one dają. Gdzie one są? Tutaj. One dają jumping power, resy, bez szału. Jest level upik. 32 hero level. Nie jest to jakiś nie wiadomo jak wysoki. Bo ludzie, którzy grają od startu sezonu przez cały czas, no to oni już tam mają, kurde, około setki, nie? Tego hero levela, także nadgonić ich raczej nie nadgonię. Ale no. Powbijamy sobie, zobaczymy jak to będzie. Idziemy po charm slota. No, charmy też mogą giga zboostować. Właśnie muszę szukać jakichś fajnych charmów, żeby pozmieniać te moje. Tylko właśnie nie wiem, jakie są jakieś giga fajne charmy. Kurde, znalazłem relika Storm Dagger. No i pytanie, czy ja mam na coś to wymienić. Thunderbolts. No tylko... Attack Striking Enemies. Tylko pytanie, czy to się jakkolwiek skaluje z moją postacią, z moim Lightning Damage'em, nie? Nie wiem, wymienię to za to, zobaczymy. Czy mi się jakoś damage zwiększy, albo czy to coś będzie biło. Nie wiem też za bardzo jak to ma wyglądać. Nie mam pojęcia, czy to było worth, czy nie. Nie mam za bardzo jak tego sprawdzić. Chyba nie mogę w żaden sposób zobaczyć, ile to damage bije. Chyba, że na kukle w mieście. Ewentualnie. Zobaczymy. Czy tam pokazuje co, ile damage bije. To jest damage. Ile ja mam to bić? Pa, hity wchodzą po 2 miliony nawet. No i co? Aha. Kurde, no nie mam jak tego sprawdzić. Local Knock Experience. No nie zobaczę tego niestety, ile to bije, szkoda. Dobra, także póki co tyle. Następnym razem sobie będziemy kończyć Valhalla, żebym mógł przejść na wyższy hell.